Dzień dobry, serdecznie witam. Dzisiaj króciutko, bo mam bardzo fajną rzecz dla Was, jeżeli chodzi o zapobieganie pożarom. Najważniejszą rzeczą jest to, że pożary najczęściej występują z powodu wtyczki MC4. Tutaj może tego dobrze nie widać, ale jak wejdziemy na grafikę, to zobaczcie, wszędzie wszyscy pokazują, że przyczyną pożaru jest wtyczka MC4. I są dwa rodzaje sposobów zapobiegania, jeżeli chodzi o ten pożar. Pierwsza rzecz to jest wykrywanie łuku elektrycznego. I tutaj mamy system AFCI, który zapobiega czemuś takiemu. Znajduje, że nastąpiło zaiskrzenie i falownik jest wyłączany automatycznie. Tu między innymi firma Columbus Safe ma taki program, gdzie pokazuje ten system PAVEL, który zapobiega właśnie pożarom, czyli wykrywa iskrę i jak pojawia się łuk elektryczny, iskra na złączkach MC4, no to wtedy falownik jest wyłączany. Nie wszystkie falowniki to mają, między innymi ten system AFCI, tutaj firma Fronius opisuje, że owszem, WSA musi być włączony zawsze, to jest tekst z 2020 roku. Proszę pamiętać, że w krajach, w których ta funkcja jest aktywna, na przykład USA, każdorazowo po jej zadziałaniu instalator musi przywrócić pracę instalacji ręcznie na miejscu. No jest to taka dość ciekawa uwaga, ponieważ jeżeli nastąpiła awaria tej wtyczki MC4, no to chyba dobrze, że instalator musi na miejsce przyjechać i zobaczyć powód zadziałania, ewentualnie musi naprawić to zagrożenie pożarowe, naprawić tą wtyczkę, znaleźć tą wtyczkę, a nie zdalnie włączyć ponownie, doprowadzając wtedy faktycznie do pożaru. Jeżeli chodzi o na przykład mój falownik Huawei'a, tutaj mam jego stronę internetową i zobaczcie, mam coś takiego jak usunięcie zwarcia łukowego DC. Jeżeli coś nastąpi, zostanie wyłączony ten falownik, ja jestem w stanie jako właściciel praw do mojej instalacji ponownie to uruchomić. Ale to jest jakby jedno działanie, warto mieć falownik z tą funkcją, bo myślę, że może naprawdę wszystkim nam ułatwić życie. Ale nie wiedziałem, że kiedykolwiek przyjdzie mi chwalić firmę Columbus, ale naprawdę firma Columbus myśli o swoich klientach, chwała jej za to, i wymyśliła coś takiego jak Columbus Safe 2.0. Co to jest? Jest to ochrona na złączkę MC4, czyli na to, co najczęściej jest przyczyną pożaru. Hermetyczna puszka z środkiem gaśniczym. Czyli jeżeli mamy faktycznie pożar i nastąpi wzrost temperatury powyżej 120 stopni Celsjusza, środek gaśniczy zadziała i ugasi nam pożar w tej złączce. Warto zainstalować przy każdym panelu fotowoltaicznym, zamontować Columbus Safe 2.0 i dzięki temu możemy czuć się bardziej bezpieczni, dużo bardziej bezpieczni, bo prawdopodobnie pożar nam już na pewno ze strony złączek MC4 nie zagrozi. Jakakolwiek awaria tej złączki, jakiekolwiek zwarcie w niej, iskra, łuk elektryczny zostanie zatrzymany w obrębie tej złączki, a ogień zostanie ugaszony poprzez ten specjalny środek mikrokapsułką ASPP, która zadziała przy temperaturze powyżej 120 stopni Celsjusza. Także tyle chciałem Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o możliwości chronienia się przed skutkami, nie przed skutkami, przed pożarem instalacji fotowoltaicznej. Polecam firmę Columbus, jeżeli chodzi o ten system ochrony, Columbus Safe 2.0, i polecam wszystkie urządzenia, wszystkie falowniki, które posiadają w sobie funkcję AFCI. No i ważne, żeby ta funkcja była włączona i to, że instalator musi przyjechać i załączyć nam falownik po zadziałaniu tej funkcji, nie jest niczym złym, dużo lepszym, żeby przyjechał instalator, niż żeby miała przyjechać straż pożarna i gasić pożar naszego domu. Serdecznie dziękuję za uwagę, dziękuję za lajki, do usłyszenia.